Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga. W audycji Księga witają Państwa ksiądz Piotr Pawlukiewicz i Paweł Kęska. Rozpoczynamy naszą cotygodniową lekturę czytań biblijnych, niedzielnych czytań biblijnych, a na początku przyglądamy się czytaniu z Księgi Przysłów. Rozdział 31, wersy od 10 do 13, od 19 do 20 i od 30 do 31. Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa. Na zyskach mu nie zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze. Przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu. Do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wydzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co się boi Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie. Niech w bramie chwalą jej czyny. Te wszystkie przymioty, które każdy mężczyzna kojarzy z dobrą żoną, którą chciałby mieć, z którą chciałby żyć, na którą chciałby patrzeć, błogosławić, przeżywać tą relację. Te wszystkie przymioty wiążą się przede wszystkim ze słowem dzielna, z dzielnością. Wcale nie z byciem miłym, wcale nie z byciem, ja wiem, delikatnym, ale z byciem dzielnym. Jak to się wszystko ma do dzielności? No więc myślę, że Ewangelię odczytujemy zawsze przez pryzmat naszych czasów. Nie wiem, czy autor natchniony o tym myślał, może nawet nie myślał, ale Duch Święty pisał Ewangelię na 20, 30, może 50 wieków, jeszcze zobaczymy, ile ludzkość będzie istniała. Do czego zmierzam? Że dzisiaj jednym z największych dowodów na dzielność niewiasty, na odwagę, jest to, że ona jest niewiastą. Dzisiaj wiele kobiet bardzo się wstydzi swojej kobiecości. Mówią, jestem, mam albo za dużo, albo za mało. Jestem za gruba, za bałaganiara, za dużo wydaję pieniędzy. Za dużo gadam przez telefon, za mało dbam o dyscyplinę, za mało zajmuję się dziećmi, za mało uczestniczę w życiu kulturalnym. A co pani ma akurat? Nic. Nic nie mam akurat. I wtedy przychodzi rozczarowanie kobiecością, że to ja taka baba, że to to. I przychodzi moment fatalnego wyboru, taki w nurcie feministycznym. Ktoś powiedział, feministki to są kobiety, które nie cierpią facetów i chcą żyć jak faceci. To jest taka schizofrenia, która po prostu huczy niektórym paniom w głowach. I teraz być odważną i powiedzieć, że właśnie cieszę się, że jestem gospodynią w domu, że gotuję, piorę, sprzątam, szyję, troszczę się o ogród. Oczywiście ktoś powie, że to opcja, gdybyś ty pracowała w ambasadzie, gdybyś pracowała w teatrze, gdybyś pracowała w redakcji. Proszę Państwa, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale kobieta, która jest w domu, tak zwana niepracująca, jest pielęgniarką, plastyczką, pedagogiem, nieraz męża wspiera w trudnych sytuacjach, kiedy temu się noga powinęła, to jest mnóstwo dobrej i porządnej roboty, tylko żeby się ci odważnie do tego przyznać. Myślę, że się niektórzy ludzie do tego już zaczynają przyznawać. Świat trochę normalnieje, tak jak, proszę Państwa, może to niedobre porównanie z tymi imionami. Kiedyś były te właśnie wszystkie Izaury i tam inne jakieś, a teraz jest Krysia, Marysia i Bogusia i to zaczyna ładnie brzmieć. Świat tu wraca do normalności. Miałem nadzieję, że w tym traktowaniu kobiet i odczytywaniu boskiej tożsamości, kobiecej tożsamości w sobie, czy kobiety też niektóre oczywiście wrócą na ziemię. Jedna z najbardziej kobiecych kobiet, jaką widziałem, byłem kiedyś na takim spotkaniu i to mnie kompletnie przejęło i zachwyciło, bo spodziewałem się kobiety czołgu, która generalnie jest silna, zdeterminowana i nieustępliwa. Tą kobiecą była Condoleezza Rice, która zajmowała się obronnością Stanów Zjednoczonych. Z mężami stanu dyskutowała jak równy z równym i nie ustępowała. Była jedną z najbardziej kobiecych kobiet, jakie widziałem. Była delikatna, łagodna, bardzo mądra, wewnętrznie spokojna. Może da się pogodzić tę rzeczywistość. Da się pogodzić, chociaż niektórzy mówią, że kobiety będą miały kłopot,
Dlatego, że pierwsze na przykład miesiące, pierwsze dwa lata po urodzeniu dziecka, no dziecko jest bardzo zaprogramowane na kobietę, na mamę. Niektórzy mówią, jak kobieta więcej zarabia, to niech facet idzie na urlop macierzyński, czy w przypadku tacierzyński. Ale tutaj nasza strona kościelna krzyczy, mówi, że to jest absolutnie pomylenie z pomieszaniem. Dziecko jest stworzone dla matki, o ile można tak powiedzieć, a matka dla dziecka. No i już w tym życiorysie zawodowym następuje luka. Oczywiście nie jestem zwolennikiem, żeby panie pogonić z pracy, nie tej takiej zawodowej. Oczywiście, tylko no, jednak nie ma tutaj równości. W tym względzie kto, gdzie i czym się zajmuje, nie ma równości. I to dlatego, że jesteśmy różni, potrzebujemy siebie. Ja oczywiście wiem, czego się kobiety boją. Kobiety się boją, że będą ciężko w domu harować, bo to jest ciężka harówa, a mąż w tym czasie wypije kawkę z panem dyrektorem, wypije herbatkę z panią księgową, pojedzie sobie w delegację, gdzie będą tańce, hulanki, swawole, a ona będzie tutaj tym dzieciom pupcie podcierać. Tak może być, że mężczyzna się dobrze ustawia w życiu, a kobieta pcharuje za dwóch. No, ale nie jest rozwiązaniem łamanie pewnych reguł, które są ogólnoświatowe i ogólnoczasowe. Warto by wrócić do tej piosenki Dzieci mężczyźni, bo te kobiety tych mężczyzn też chciałyby mieć porządnych. Przypominam się tutaj, to wprawdzie nie chodzi o zawód, ale o odwagę dziewczyny, która przyszła do mnie na rozmowę do świętej Anny. I ja zazwyczaj pytam, co porabiasz? No, mówiąc, skończyłam studia, czy jestem na studiach, na jakich studiach przeważnie? Jakieś tam zarządzanie i marketing, socjologia, dziennikarstwo. A przyszła jedna dziewczyna, taka bardzo uśmiechnięta, radosna, i mówię, kim ty jesteś, po jakich studiach? Ona mówi, jestem krawcową. Szyję. Ja mówię, można z tego wyżyć, o, proszę księdza. I to całkiem nieźle. Ja zarabiam więcej niż moje koleżanki w biurach, bo już niedługo założę swój własny zakład. Teraz panie są coraz bardziej wymagające, nie chcą już takich taśmowych produktów, tylko chcą się same ubierać. Jestem krawcową, gdyby księdzu trzeba coś uszyć, to służę, bo też się męskim krawiectwem mam zamiar zacząć zajmować. No dla nich, wiele koleżanek pewnie mówi obciach. No nie obciach. Żadna praca nie hańbi. To jest tak napisane. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co się boi pana. Czy fundamentem tego wszystkiego jest właśnie ten strach pana, tak? Banie się, czy też uznawanie Boga jako swojego pana? Uznawanie go jako tego, jako prawodawcę, posłuszeństwo, gdyż no kobiety, wiele kobiet chce uciec od tej misji, która została im powierzona. Wprawdzie natura walczy o swoje. Kiedyś opowiadałem mi o pewnej pani, nie wiem, czy była profesorem, czy dopiero może szła ku profesurze, ale była zaciętą feministką, przeciwnikiem absolutnie wizji takiego katolickiego małżeństwa, wielodzietnego, z mamą, z tatusiem. Ona ma absolutnie taki styl sportowo, taki zadziorny. Krótko strzyżona na Jerzyka, paliła długie papierosy. Kiedyś było u nich przyjęcie i pewne małżeństwo przyszło z dzieckiem, bo nie miało z kim zostawić i wcześniej wychodzili, żeby to dziecko tam nie przeszkadzało. I gospodyni domu podeszła do tego dzieciaka, wszyscy spojrzeli, bo ona tak za dziećmi nikt nie mówi, że nie tęskni. I zrobiła ti, mój bobasku. Wszyscy zbaranieli. Co się stało? Okazało się potem się okazało, że była już w piątym miesiącu ciąży. I zaczęła schodzić w świat inny niż ten, w którym się dopiero teraz obracała. Także, proszę Państwa, być dobrym księdzem, chodzić w sutannie, modlić się. Ktoś też pyta o obciach. To stare duszpasterstwo, tam różaniec, drogi krzyżowe. Trzeba być dzielnym w kościele, powiedzieć kazanie, w którym się trochę powie tak bardziej od serca. Niektórzy skrytykują, że się ksiądz egzaltuje. Żeby wypełnić swoje chrześcijańskie powołanie, trzeba być dzielnym. Trzeba być siostrą dzielną, jak się idzie po ulicy, mogą chłopcy podbieść i głupim dowcipem ściągnąć niwelon, co się zdarza. No, żeby być przy Chrystusie, trzeba być dzielnym. Dzisiaj Księga Przysłów pyta nas o niewiastę dzielną. No, dzisiaj też potrzeba takich właśnie niewiast dzielnych. No tu jest napisane jeszcze, do tego wrócę. Chwalić należy niewiastę, co się boi Pana. To mi się kojarzy i może nie tylko mnie, właśnie z taką może nadmierną dewocją, tak? Że do kościoła chodzę codziennie, różaniec mówię codziennie. Czy to się przekłada na tą postawę życiową? To zależy, u niektórych tak, u niektórych nie. Niektórzy chodzą dla rzeczywiście czerpania siły, mocy, mądrości ze źródła życia, a niektórzy chodzą, bo po prostu tak się przyzwyczaili, bo ich to uspokaja, bo się spotkają z ludźmi, bo przejdą się przez osiedle i zobaczą, co tam słychać. No różnie, to różne są postawy ludzi w kościołach. Mi się wydaje, że, drodzy Państwo, z pewnego punktu widzenia powołanie kobiety, przepraszam, to jest obciach. Dlatego, że tak, ciąża, no to jej macierzyństwo, rodzenie dziecka, potem tych dzieci jest wiele, potem to na nią przeważnie spada ten pierwsze uderzenie tego powołania do bycia rodzicem.
księdza życie z punktu widzenia ludzi też jest przechlapane. Nie ma kobitki, nie ma dzieci, nie ma własnej chałupki, żeby sobie coś pobudował tak dla siebie. Życie siostry zakonnej, no to już patrząc po ludzku, jest zupełnie przechlapane. Posłuszeństwo, ślub, czystość i ubóstwo. I można by dodać do tego pytania Księgi Przysłów, tylko to był Stary Testament. Zakonnicę dzielną ktoś znajdzie, księdza dzisiaj ktoś znajdzie, no mężczyznę dzielnego ktoś znajdzie. Trzeba przyznać, że problem odwagi jest ogromnym problemem w chrześcijaństwie. My się po prostu często wstydzimy, boimy. Proszę zwrócić uwagę, jacy zadziorni są ludzie, którzy często stoją w opozycji do Kościoła. Jacy oni są zadziorni, jacy mocni, jacy prowokujący. No my niekiedy, chociaż coraz mniej tego jest chyba, tu świeccy nam bardzo pomagają, wkraczając do akcji ze swoją taką bardziej nieraz głęboką tożsamością chrześcijanina niż ksiądz może posiadać. I może trochę tej odwagi nabieramy. Za chwilę przechodzimy do czytania z listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Księga Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Rozdział 5, wersy od 1 do 6. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. No mocne to są słowa. Nie daje nam to spokoju. Ja sobie tak to wyobrażam. Chodzimy do kościoła co niedziela, czujemy się w miarę porządni. Chodzimy do spowiedzi, przystępujemy do Eucharystii. Jako tako to nasze życie idzie do przodu. No możemy spokojnie usiąść w kanapie i generalnie na tę śmierć, czy na to przejście do lepszego świata zaczekać. Dla mnie jest to zawsze fascynujące, to, o czym święty Paweł pisze jednokrotnie. Jesteście synami światła i synami dnia. Światło, ciemność, to ulubiony temat Augustyna. Ale jak to jest nieprawdopodobne, jak można rozmawiać z człowiekiem, który jeszcze pół roku grzeszył z kobietą, był uwikłany w narkotyki, był jakieś brudy, a teraz po pół roku, zdarzają się takie przypadki, po miesiącu on siedzi i mówi, jak ja mogłem tego nie widzieć? Jak ja mogłem to chwalić? Jak ja mogłem się temu oddawać? Jak ja mogłem śmiać się z tych, którzy mnie teraz uratowali? Jest to nieprawdopodobne, jak człowieka, który normalnie jest wykształcony, funkcjonuje w świecie, jest jakimś nawet dyrektorem banku, czy tam profesorem na uczelni, jak może uśpić szatan, że on nie widzi pewnych rzeczy, że no, w ogóle nie przeczuwa tych rzeczy. Dopiero potem mówi, jakby był zupełnie innym człowiekiem, obudzonym. My przez sen nieraz krzyczymy, kopiemy, wiercimy się. A jak się obudzimy, to już jesteśmy innymi ludźmi. Ale to jest nieprawdopodobne, jak szatan może uśpić człowieka, który tego nie zauważa w ogóle. Jego bliscy to widzą. Co się z tobą stało? Byłeś inny. No, wydaje się, mam tam chrzanicie, głupoty. Tam to. Dlatego ciągle trzeba pytać Kościoła i Jezusa, który, przepraszam za porównanie, jest taką morską latarnią, która gdzieś tam podaje znak niezmienny od wieków. Czy ja dobrze widzę, czy to problem widzenia, przypomniał się piękny umysł z Johnem Nashem, gdzie facet widział dwóch panów i jedną dziewczynkę przez lata. I dopiero pytanie lekarza, czy ta dziewczynka rośnie, a on mówi, o kurczę, rzeczywiście. Ona miała 10 lat temu 10 lat i dzisiaj ma 10 lat. Zaczął się orientować, że coś jest nie tak, że jego rozum oszukuje. Jest najpowszechniejsza forma zwycięstwa szatana, usypianie ludzi. On normalnie żyje, pracuje, chodzi, nikt nic nie mówi, a on jest uśpiony. Nie modli się, nie pragnie właśnie troszczyć się o swoją rodzinę, ma swoje jakieś inne tam zainteresowania. Szatan rzeczywiście ma różne kołysanki dla ludzi, różne kołysanki dla ludzi. Ksiądz może zasnąć totalnie, zakonnica może zasnąć totalnie, aż do utraty wiary jakoś. Nie można jej obudzić, nie można do niej trafić. Ona wie swoje, on wie swoje. No straszne niebezpieczeństwo. Dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. To też są mocne słowa, jak złodziej w nocy, tak jakbyśmy się mieli go bać. Nie, Chrystus, kiedy stosuje pewne porównania, to nie wszystko należy odkrywać, że on chce to porównać. Słynne powiedzenie,
o nieuczciwym rządcy. Pisz, że oliwę, 80 beczek oliwy, jakby Chrystus potrafił. Chrystus nie chce powiedzieć, że się mamy bać, tylko że będzie zaskoczenie. Ja pamiętam, jak ukradli mi piwnicę jakieś w domu i ukradli mojemu bratu rowery. Dwa rowery. No to z jednej strony wszyscy wiedzieliśmy, że kradną rowery z piwnic, że to wiąże się ryzyko, a z drugiej strony jakie zaskoczenie. No zobacz, że to nas trafiło, że to taki szok, że to przecież, no ja wiem, że inni ludzie chorują, ale że ja zachoruję, no to tego sobie nigdy nie spodziewałem, a to jednak właśnie i o to chodzi Jezusowi, jak złodziej w nocy. Złodziej w nocy zaskakuje wszystkich mieszkańców. Mieli alarm, mieli sąsiadów dobrych, mieli psa i nic nie udało się, okradli nas. Totalne zaskoczenie. Czuwajmy i bądźmy trzeźwi, też jest napisane. Czasem kojarzy się ludzi wierzących z oderwaniem od rzeczywistości. Głowa w chmurze, różańce, modlitwy. To jest tak na rekolekcjach, panie Pawle. Niektórzy mówią mi wprost, no proszę księdza, już jeszcze tylko dzionek i rekolekcje się kończą, wracamy do normalnego życia. A ktoś powiedział, a może normalne życie jest na rekolekcjach? A jak jedziesz do domu, to się zaczyna nienormalne życie. Kłótnie, gadanie o forsie bez przerwy, oglądanie różnych bzdur w telewizji. A te 10 dni czy 5 dni, które przeżyłeś tam gdzieś w ośrodku rekolekcyjnym, to było prawdziwe życie. Tam żyłeś naprawdę. Modliłeś się, patrzyłeś inaczej na ludzi, poszedłeś do spowiedzi, byłeś uczynny bardziej. Więc gdzie jest prawdziwe życie, też trudno uchwycić to. Tutaj jest tak napisane znów, kiedy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziewanie przyjdzie na nich zakłada. Chyba ta postawa się zdarza. Pamiętam na historii rozmowę z panią, która właśnie uczyła historii w szkole średniej i była dyskusja o aborcji. I ona mówiła, co za problem, Bóg jest miłosierny, wybaczy wam, nie przejmujcie się, wybaczy wam. Takie tłumaczenie, prawda? Tu też jest takie tłumaczenie, pokój i bezpieczeństwo. Przyjdzie ten dzień, damy radę. Kiedy słyszę, że mówili pokój i bezpieczeństwo, a w sercach byli nieuczciwi, to mi się przypomina, proszę wybaczyć, Związek Radziecki. Wszystkie akcje pokojowe, wszystkie apele pokojowe, marsze pokojowe. Walka o pokój, tak. A cały czas, jak Kuchniński potem pokazał zdecydowanie, która dywizja gdzie uderzy i świadomość, że na Polskę spadnie grad bomb atomowych. Nieprawdopodobne to było. I tak, proszę Państwa, chrześcijaństwo nie jest po to, żebyśmy my żyli w panice, w przekonaniu, że zaraz zginiemy, ale po prostu, żebyśmy czuwali. Tak jak kierowca jedzie i czuwa, patrzy na znaki, patrzy na linię, spokojnie, nikt nie mówi, o patrzcie linia, o patrzcie znaku, Jezu, czy był znak, czy była linia. Nie, zawodowiec sobie doskonale z tym radził, zna drogę na pamięć. Chodzi o to, żebyśmy byli tak, jak w Warszawie nie było wielkiego pożaru od lat. Bogu niech będą dzięki. Ale to nie znaczy, że możemy zwolnić strażaków. Oni gdzieś tam w tej chwili też siedzą gdzieś przy ulicy Chłodnej tam, ale Jana Pawła II i w swojej strażnicy i czekają na ewentualny dzwonek, chociaż on może się nie odezwać. Są na pewno próbne alarmy, ale powinniśmy czuwać. Kiedyś przy podawaniu różnic między mężczyzną a kobietą ktoś powiedział, pan Pulikowski chyba, że lekarz, mężczyzna, jeśli jest na dyżurze i ma założony fartuch czy tam kitel i w dyżurce lekarskiej siedzi, czy sobie nawet śpi i przez noc nie miał ani jednego wezwania, wychodzi zmęczony. Bo on cały czas czuwał. Kobieta nie. A on śpi, ale jest cały czas nastawiony na to, że ten dzwonek może w każdej chwili zadzwonić, że on sobie nie posielił pościeli, kołderki, jasieczki i różne te. Tylko tak się przykrył kocem na chwilę, ale cały czas jest w ubraniu. I to chodzi o coś takiego, żebyśmy my czuwali. Na szczęście nie ma żadnych może strasznych rzeczy, strasznych akcji się nie dzieją, ale żebyśmy odczuwali to zmęczenie tym czuwaniem, bo wtedy ono jest prawdziwe i naturalne. Zmęczenie tym czuwaniem. I ostatnio obserwuję bardzo ciekawe filmy w komunikacji miejskiej, które pokazują wypadki i genezę wypadków. Kończy się oczywiście na tym, że samochód potrąca człowieka. Ale co było wcześniej? Wcześniej było tak, że on szedł zagadany przez telefon, gadał, wcześniej jeszcze ktoś na niego nakrzyczał, jeszcze wcześniej on na kogoś nakrzyczał, dzień pełen stresów, nerwów, a kończy się to katastrofą. Chyba gdzieś indziej jest geneza tego dramatu. No tak, oczywiście, my nosimy sobie całą historię ze sobą, nosimy, mamy. W tym przypadku to jest historia dnia, która konsekwentnie doprowadza do takiej tragicznej sytuacji. Ale każdy z nas nosi w sobie swoje dzieciństwo. Ktoś powiedział, grzechy minionego czasu wrócą do nas. Grzechy narzeczeństwa wrócą do małżeństwa. Oni nie wiedzą, dlaczego się małżeństwo nie układa. Bo narzeczeństwo żeście skopali. Bo było śluby, przedślubne współżycie. Pomieszaliście role, kobiety, mężczyzny i teraz nie wychodzi. Grzechy seminarium wyjdą w życiu księdza. Byłeś tylko powierzchownie w kaplicy, nie prowadziłeś życia, kolegów żeś tam krytykował, no i teraz w kapłaństwie są kłopoty. Wszystko niesiemy ze sobą, całe życie. Mamy takie filtry ukształtowane przez życie, przez te filtry patrzymy na świat, przez nasze doświadczenia patrzymy na świat. Człowiek jest pamiętnikiem, twardym dyskiem. Tą refleksją kończymy akurat rozważanie tego czytania, a za chwilę przejdziemy do Ewangelii.
Jego. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 25, wersy od 14 do 30. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności. I odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął się rozliczać z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty i powiedział: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto ma swoją własność. Odrzekł pan jego: Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. W tym czytaniu jest wiele frapujących momentów, ale może zacznę od tego. Ci trzej są sługami i my, myśląc o sobie w tej roli otrzymujących talentów, chyba musimy od tego zacząć te nasze wyobrażenia, że powinniśmy się poczuć sługami. Chyba tak jest. Tak, tylko proszę zauważyć, że oni są sługami, ale Pan daje im te talenty i nic nie mówi. I oni sami wpadają na taki pomysł, tak to odbierają, że mają coś z tym zrobić. Nie dzwonią do Pana, gdzie je puszczą, na jaką giełdę, na jaką aukcję, tylko puścili je. Puścić, wypuścić z rąk. To jest bardzo trudne chrześcijaństwo. Nas uczy, żebyśmy wypuścili z rąk kontrolę nad swoim życiem, żebyśmy wypuścili kontrolę nad swoim rozumieniem, to znaczy pojmowaniem wszystkiego i ufali, że Pan Bóg wie, On jest Panem. My tylko wpuszczamy się jak łódką w strumieniu jakiegoś potoku i szybko płyniemy jego mocą. Więc nie, on ryzykował, bo mogli go oszukać, mógł te talenty tam gdzieś na jakiejś giełdzie ówczesnej przegrać. Ale zaryzykował, bo to i to zrobił nie tylko ze względu na polecenie Pana, bo takiego polecenia nie dostał. Tylko zrobił to, poczuł się, że jest sługą tego Pana, jak syn tego Pana, że zrobi to dla niego, po prostu dlatego, że jest sługą. Zrobi to z własnej inicjatywy. I tutaj właśnie dochodzimy do takiego tematu bardzo ciekawego. Ci, którzy są w kościele aktywni, którzy mówią, to jest mój kościół, a ci, którzy mówią, to ja przychodzę do kościoła, rzucam na tacę i jesteśmy kwita. Oni kupują kwiaty, mówią kazanie, chodzą po kolędzie, to też za to dostają, no to jesteśmy kwita. Ale co mnie ten kościół obchodzi? Co mnie ten kościół obchodzi? Drodzy Państwo, kiedyś w kościele świętej Anny psychicznie chora kobieta, biedna kobieta chciała podejść w czasie przeistoczenia, zabrać mi hostię.
I też schowałem, jeszcze nie wypowiedziałem słów konsekracji, więc to był tylko zwykły chleb. Schowałem go za siebie. Tą panią tak lekko ręką przytrzymuję, no i patrzę, który z panów podejdzie, żeby mi pomóc. No, gdyby w jego rodzinie ktoś napadł na żonę, czy tam ubliżał, no to by zainterweniował. A widzę panów w Kościele Świętym, jak widzów w kościele z założonymi rękami, którzy się patrzą, jak sobie księżyło poradzi. Ja w końcu powiedziałem, proszę panów, no nie będę się z tą panią tu w ornacie szarpał, może mi pomożecie. I ona spokojnie wyszła, tam ją przytrzymali za rękę. Ale właśnie, czy to jest moje, czy to nie jest moje? Czy to jest mój kościół, moja rodzina? Czy ja się będę o nią troszczył, czy w zasadzie co mnie to obchodzi? Zrobię tylko to, co mi każą, to minimum. Zapytam jeszcze o te talenty, bo przecież to różnie o tym mówią. Talenty to takie talenty, ja to słyszałem nieraz, ktoś pięknie maluje, gra na gitarze, ma takie inne możliwości. Tak, bo tego słowa używamy dosłownie. Mm-hmm. A talentem też nazywać można życie na przykład? Tak, talent, życie jest talentem, bo gdyby nie było... Ja taką mam prywatną definicję, jeśli ktoś inaczej to rozumie, czy chce mnie poprawić, niech to uczyni. Talent jest to wszelka możliwość sytuacyjna, osobowa, jakoś splot wydarzeń, w której coś można uczynić dobrego, można wykorzystać dla jakiegoś dobra, które powstanie. Także szerzej niż tylko, że mam talent grania na gitarze, czy talent do recytacji wierszy. Czyli w zasadzie wszystko może być talentem. No, chyba wszystko to nie, bo chodzi o bezpośrednie zaistnienie dobra. Można sobie wyobrażać, że ktoś tam coś dobrego uzyskał przez jakieś zło moralne, ale w tym przypadku możliwość takiego bezdyskusyjnego stworzenia czegoś dobrego w danej chwili. Tu się pojawia ten temat bierności, czyli grzech zaniechania. Ja nie wiem, często się z tego grzechu spowiadamy? Może powiem inaczej. Zawsze mnie to ciekawi. To jest mały symbol, ale jest mały symbol. Że ludzie, kiedy kupują bilety na koncert, chcą w najbliższych rzędach, że kiedy kupują do teatru, chcą w najbliższych rzędach, to są najdroższe bilety. Natomiast kiedy jest zebranie katecheza, zebranie jakieś parafialne, kościelne, ale i nas, księży w kurii, zaczynają od tyłu siadać. Lepiej siedzieć z tyłu, bo to tak, jak się tam wpakuje na tą pierwszą ławkę, to się mnie wybiorą do jakiegoś gremium, lepiej nie. Ale to jest mały znak tej postawy taki pewnego dystansu, że to nie jest moje. Pamiętam, dla mnie to cytat taki kultowy, mi się w takich sytuacjach przypomina, kiedy w słynnym serialu Czterej Pancerni, i nie dokończę tej nazwy, że może państwo się nie zorientujecie, o który chodzi, pewien bohater, stary czereśniak, mówi do Tomusia, który rozwalił właśnie minę niemiecką: po coś się rwał, Tomuś, po coś się rwał, trzeba było siedzieć cicho, źle nam to było. Otóż, proszę państwa, wielu ludzi w tym kraju i na świecie ma tą filozofię: nie rwać się. Czekaj, poczekaj, niech inni zrobią. Miałem takiego pana kościelnego w swojej rodzinnej parafii, że kiedy przybiegaliśmy jako chłopcy 15-letni pełni entuzjazmu: panie kościelny, proboszcz pozwolił dać te mikrofony, żebyśmy sobie tam próbę zrobili śpiewu. Ja mogę dać. Mnie to nie obchodzi. Ja w tym nie wiem, jak proboszcz się zgodził, to ja wam daję, ale to ja się tutaj nic nie mieszam. Bez przerwy manifestował ten swój dystans do wszelkiej sprawy. On robił to, co mu powiedziano, i więcej nie miał ochoty się tym przejmować, parafią czy tam młodzieżą. I tak jest, myślę, że u wielu ludzi. Mówią: do 16 pracuję, podatki płacę. No czyli co, jestem w porządku? No, z pewnego punktu widzenia tak, a z drugiego punktu liczy się to, co nadprogramowe. Co zrobiliśmy z czystej miłości, a nie z obowiązku tylko. Można by przytoczyć te słowa: niewiastę dzielną, którą znajdzie. To człowiek, który generalnie angażuje się, wykorzystując swoje możliwości. Tak, i podziwiam tych, którzy mają... Kiedyś ksiądz Jan Sikorski opowiadał, że chodził po kolędzie. Nie, to jeszcze było przed kolędą. Przyszła do niego rodzina, która powiedziała: o, księże proboszczu, sprowadziliśmy się do księdza proboszcza parafii, chcielibyśmy księdza zaprosić na poświęcenie mieszkania. Rewelacja. Poszedł i zbaraniał, jeszcze wszystko nieustawione, szafy stoją w poprzek pokoju, paczki leżą na ziemi, wersalka jest i na wersalce siedzi mama i pięcioro dzieci. I wstali, pomodlili się, usiedli znowu, te dzieci takie grzeczne. I ta pani mówi: przepraszam, czy księże proszę, czy w parafii nie byłoby dla mnie jakiegoś pracy? On mówi: no przykro mi, ale mam już gospodynię, mam katechetki. Ale nie, chodziłoby mi o pracę z taką, no, społeczną, jak to się mówi, językiem świeckim, bo ja bym chciała coś się poudzielać. Proboszcz mówi: ale pani ma pięcioro dzieci. A ksiądz wybaczy, ale ja wiem, ile mam dzieci. No i zbaraniał. Kobitka potem przychodziła do jakiejś pomocy, angażowała się w pewne rzeczy z pięciorgiem dzieci. Więc tak naprawdę są pewne utrudnienia czy ułatwienia takich sytuacji, ale w istocie chodzi tutaj o nas, o nasze pragnienie zrobić coś ponad program. Po głowie się zawsze dostanie, oczywiście. Te wszystkie trzy czytania mówią, znaczy ja tak to czytuję, że mówią chyba o tym, żeby nie spać. Nie spać i nie przespać i brać się do roboty. Tak, nie zasnąć w tym właśnie ustawieniu sobie życia: robię to, co muszę.
robię to, co muszę. Pamiętam taką swoją złą postawę, która potem mi się odezwała w przyszłym życiu, że jak zadawali nam w szkole wypracowanie, nauczycielka mówiła, w czwartek będzie sprawdzać, to niektórzy pisali już w sobotę, niektórzy pisali sobie w niedzielę. Ja zawsze pisałem w środę wieczorem, licząc się z informacją, chora jest, nie przyjdzie. Prawda? A może świat się skończy, a może wojna wybuchnie. Po co napisać wcześniej? Chciałem to jakoś wyklarować, żeby jak najmniej roboty w to włożyć, a przecież nie o to w szkole chodzi. To chodzi o też zaangażowanie. Nieraz nasz Pan Bóg obudzi przez coś dobrego. Ktoś tak nas wzruszy dobrocią, że po prostu łzy nam z oczu płyną i mówię, kurczę, to on mnie tak zawstydził, że ja spałem, obudził mnie tym swoją dobrocią. Ale najczęściej to jednak są bolesne jakieś próby obudzenia Pana Boga. Jeden z uczestników pielgrzymki powiedział mi, że bardzo mu się podobało na pielgrzymce, tylko bardzo przerażony był, jak słyszał głosy. Ja mówię, słyszałeś? A jakie głosy? Przerażające, porażające. Jakie? Pobudka, 4:30, pobudka. To jest jeden moment na pielgrzymce, kiedy jest się wściekłym na tą pielgrzymkę, kiedy by się rozszarpało, rozzerwało i kiedy tak boli, tak strasznie boli sen, który odchodzi, odchodzi, odchodzi i ta zimna woda w łazience i ten tłok, kolejki wszędzie. No ale już przy śniadaniu, przy pierwszym łyku herbaty jest w porządku. Bo sen, który odchodzi, boli. Także Pan Bóg nieraz przyjeżdża z taką tubą i mówi, pobudka, bracie grzeszący, pobudka, bracie niemodlący się, pobudka, ty, który straciłeś miłość, pobudka, obudźcie się, żebyście zobaczyli, co się dzieje. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz i Paweł Kęska. Księga.